Cześć kochani, w tym filmiku pokażę Wam moje zakupy głównie z kosmetykami pielęgnacyjnymi, ale zanim o tym, to pokażę Wam podkład, którego zapomniałam Wam wcześniej pokazać. Jest to z Provida Organics, ja mam Light, odcień Light. Jest to jedyny, jaki ja znalazłam, podkład naturalny, który ma ochronę UV. Natomiast nie jest sprecyzowany, jaki to jest SPF. Jest on bardzo taki lekki, bardziej taki wodnisty i nie wysusza cery. Ciężko mi coś o nim teraz powiedzieć, bo nie używam podkładu, jest lato. Tą kupiłam z myślą o jakichś wyjściach. Kolejne to są lakiery. Kiedy byłam na wakacjach w Krakowie, znalazłam sklep, w którym właśnie oferowali produkty z firmy Applause i o te lakiery mi chodziło z serii Flash, bez toluenu, formaldehydu i wtalanu dibutylu. Ja mam odcień 53, to jest taki fiolet ze złotymi drobinkami, bardzo ładny. Drugi to jest taki głęboki bordo 51, jednak z tego nie jestem tak zadowolona, bo kupiłam z myślą o stopach, jednak wychodzi bardziej brązowy niż bordowy, a nie o to mi chodziło. Teraz kosmetyki pielęgnacyjne. Pierwszy to jest z firmy Floslek z certyfikatem Ekocertu, BioEco, już na pewno o nim słyszeliście, czyli biocertyfikowane masło do ciała, 250 ml, dałam za nie 36 zł. I słuchajcie, to jest to samo masło co z Organics Cosmetics, które wcześniej już miałam, tylko że te z Organics Cosmetics kosztuje 30 zł, więc to jest to samo opakowanie. Nawet mam wcześniejsze z tej firmy, zobaczcie, są identyczne. To jest też produkowane w Izraelu, to nie jest produkowane w Polsce. Tamto masło z tamtej firmy też było produkowane w Izraelu. Nawet patrzę, że skład jest podobny. Olej jojoba, makadamia, oliwa z oliwek, masło shea i jakimiś właśnie ekstraktami z europejskich ziół. Jak patrzę na zapach, konsystencję, to jest to samo masło co z Organics Cosmetics. Więc jak ktoś jest zainteresowany tym masłem, to lepiej kupić tamto, bo jest tańsze. I tak, co do masła, no to podobnie jak tamto z Organics Cosmetics, czyli taki cytrusowy, delikatny zapach. Dla mnie jest bardziej konsystencja balsamu niż masła, delikatnie. Fajnie się rozmarowuje, delikatnie tak nawilża skórę, więc no, fajne masło, ale dla mnie to jest to samo. Kolejne produkty to jest żel pod prysznic z firmy Neobio, czyli i pomarańcza. Ja teraz używam aktualnie tego czekoladowego. Ja jestem zadowolona z tych żeli pod prysznic. Bardzo fajnie się pienią, myją skórę. Certyfikat EcoControl i BDIH 200 ml. Ja jestem zadowolona z tych żeli. Kolejne to jest, kończy mi się już mój krem do twarzy z Alphanova Bebe z filtrem 30, więc kupiłam sobie z tej samej firmy, tylko z SPF-em 50+, czyli już dość wysoka ochrona. Jest on bez parabenów, jaki certyfikat, nie ma tutaj sprecyzowane, ale to jest z firmy naturalnej. Na pewno jest naturalny, 80% składników pochodzenia naturalnego. I tak, on jak zapewnia producent, nie klei się, posiada lekką konsystencję, to prawda, lepiej się rozprowadza niż kremy z lawery, natomiast trochę bieli cerę. Ale założę, że wszystkie kremy z filtrami to robią, natomiast nie jest taki aż tłusty, lepiej się rozprowadza i no, jestem z niego zadowolona. On jest droższy niż ten i jest mniejszy, dlatego że ma 50 ml, ten 75 i koszt około 60 zł, czyli dość dużo. Kupiłam sobie już chyba moje trzecie opakowanie, zmywacz do paznokci z firmy Santé, nie wysusza paznokci, jest na bioalkoholu i olejku pomarańczowym, nie zawiera acetonu, tylko jest dość drogi, bo 16 zł za 100 ml i ma wygodne opakowanie. I kolejne to jest już też moje trzecie opakowanie, płyn do stylizacji włosów z Logony, z bambusem, też jestem z niego zadowolona. Kupiłam sobie także peeling do stóp, nienaturalny, tylko z polskiej firmy Deli. To jest produkowane przez Dax Cosmetics. Peeling do stóp z dziką miętą wodną, z ekstraktem z drzewa herbacianego. Jest tu 95 ml, około 6 zł, jakoś tak. Bardzo fajna konsystencja, jest taki zielony. Jako peeling do ciała by był świetny, bo ma fajne drobinki, natomiast jako peeling do stóp mógłby być bardziej mocniejszy, ale tak to jest fajny, ładny zapach, super. Kupiłam go, bo nie będę za naturalne peelingi do stóp dawać aż 30 zł, no ale dałam, dlatego że była promocja i kupiłam go za połowę taniej. Mowa tu o Provida Organics peeling do stóp z pumeksem. Wygląd ma 100 ml. Wygląd ma nieciekawy, dlatego że wygląda jak taki pumeks szary do stóp. Natomiast zapach jego nie jest jakiś nieprzyjemny. Jest ciekawy i ładny, ale no ciężko by było powiedzieć, co dokładnie to jest. Czym tak pachnie. Raz używałam, dam Wam znać, jak dłużej poużywam, jak mi się ten z Deli skończy. Kupiłam sobie także wodę toaletową z Essence, 25 zł, z tej limitowanki Blossom. Zobaczcie, bardzo fajne ma otwarcie. Tu jest taka i tu jest woda. Bardzo fajna, kwiatowa, taki słodki zapach. Bardzo fajny. Jak mi się skończy ten sifrum, będę ten używać. Dobra, stąd to już wszystko. Teraz jeszcze... Aha, kupiłam sobie płatki ekologiczne z tej firmy. Natomiast tak, to jest chyba z 50 sztuk za około 10 zł, czyli strasznie drogo. Natomiast ja używam płatków do zmywania lakieru do paznokci. Jakbym miała na co dzień używać, no to wiadomo, za drogi interes. One są, no co, fajne, miłe, takie inne z wypustkami. No płatki jak płatki. Jeżeli ktoś szuka także ekologicznych artykułów higienicznych, to polecam te z NatraCare. Wkładki o zakrąglonym kształcie już miałam wszystkie, te są najfajniejsze. Kupiłam także maseczkę nawilżającą do twarzy z Provida Organics. Tu jest 50 ml. Też była po promocji. I tak, ona jest dość kremowa, jest jak krem, bardzo ładnie, też przyjemnie pachnie. Tak bardzo kremowa, trochę nawilża, ogólnie fajna maseczka. Kolejny to jest, sobie kupiłam Dulgon, spray ochronny z filtrem do opalania, wodoodporny z najwyższą ochroną 50. Jest bardzo wygodny, właśnie z myślą, że gdzieś się śpieszę, potrzebuję wysokiej ochrony na jakieś upały, wygodny w sprayu, produkowany przez Man & Schroeder, czyli koncern, który nie testuje na zwierzętach, a także, który produkuje też kosmetyki Naturtem Botanics. Bardzo fajny, tylko na początku jak się, wiadomo, to nie jest kosmetyk naturalny, jak na początku nim popsikałam skórę, śmierdzi mocno spirytusem, po jakimś czasie tego już nie ma zapachu. Bardzo fajny, pozostawia taki delikatny, delikatną, właśnie świecącą skórę, bo jak właśnie myślą o takiej, żeby ładny miała skóra taki delikatny blask, to kupiłam z firmy Eveline wodoodporny olejek do opalania 10 z SPF 10, B karotenem i witaminą E. Natomiast jak już mam to, to jest w sumie niepotrzebny produkt i ma beznadziejny, ten z Eveline rozpylacz, no jest beznadziejny, najlepiej przelać do innej butelki i wtedy użytkować. Natomiast jak ktoś szuka naturalnego balsamu ochronnego do ciała, mleczko do opalania, to polecam z Bielendy, z serii B-Eco, BioEco, już nieraz o tym balsamie mówiłam. Jednak jedyny minus tego balsamu to jest to, że nie jest wodoodporny. I 20 zł około, a również jest bez pochodnych ropy naftowej, bez parabenu i PEG. Bardzo fajny, przyjemny, kakaowy zapach ma. Za zakupy dostałam w gratisie szampon z Logony. Ja już go skończyłam. On był chyba właśnie z melisą cytrynową do włosów przetłuszczających, jeżeli dobrze pamiętam. Bardzo ładny, cytrysowy, mocny zapach. Naprawdę bardzo fajny, fajnie się pienił, jednak no, do moich włosów się nie sprawdził, bo aż tak bardzo je nie mył na tyle, żebym była zadowolona. Moim zdaniem trochę sobie nie radził z olejem Monoi, ale tak to fajnie się pienił, fajny zapach. No nie wiem, może właśnie do mniej włosów przetłuszczających się by sprawdził, Także skończyłam mój szampon z Annemarie Borlind, też do włosów przetłuszczających się, ziołowy zapach, także dosyć fajny, ale chyba mało wydajny i w sumie taki sobie. Skończyłam także, przepraszam, że to opakowanie, ja już go myłam, po prostu z Alvy żel do mycia twarzy, to był bardziej krem. Po prostu on strasznie brudzi, bo to jest takie bardziej konsystencja, takie błoto, takie kolor ziemi i zmyłam go i patrzę, że znowu te opakowanie po prostu co chwilę było brudne, wanna była brudna, wszystko było brudne. W sumie cieszę się, że go skończyłam. Natomiast co do działania był fajny, takie delikatne drobinki, fajnie mył twarz, ale no za to, że wszystko za każdym razem miałam brudne, wszystko musiałam myć, to jestem na nie. Skończyłam także próbki z Annemarie Borlind do cery wrażliwej na noc. Bardzo fajny krem, gęsty, byłam z niego zadowolona. Natomiast tak samo z toniku, to jest identyczne opakowanie, tylko już tam trzymam inny tonik. I też byłam zadowolona z toniku, natomiast tylko nie byłam zadowolona z mleczka do twarzy. Uważam, ogólnie ja nie kupuję mleczek do twarzy, dlatego uważam, że można tak samo zmywać makijaż płynami do demakijażu oczu. Po prostu dla mnie niepotrzebny produkt, a do oczu jak go używałam bardzo piekły po nim oczy, więc do twarzy ok, ale do oczu nie, więc stwierdzam, że bez sensu produkt. Ok, to tyle by było z moich zakupów. Dziękuję bardzo za uwagę. Pozdrawiam Was. Pa!